Profesor doktor habilitowany Janusz Czerwiński urodził się w 1936 roku w Ostrowie Mazowieckiej. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli świata nauk o kulturze fizycznej. W latach 1981-84 i 1996-2002 rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Jako trener doprowadził polskich szczypiornistów do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy przyjemność powitać dzisiaj na uczelni honorowego rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz honorowego prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, pana profesora Janusza Czerwińskiego. Miło mi. Jak zaczęło się pana profesora zamiłowanie do sportu i aktywności fizycznej? No, z pewnością było czynników kilka, chociaż to były czasy trudne, bo wiadomo, że po wojnie. A ja jestem z rocznika jeszcze przedwojennego, urodzony w 1936 roku. Także rozpocząłem naukę w szkole podstawowej, powszechnej jeszcze wtedy, w 1944 roku, bo nas dość szybko wyzwoliły wojska, że tak powiem, ze wschodu. I później zainteresowałem się, a to chyba za sprawą też i mojej mamy. No i oczywiście nauczyciela wychowania fizycznego, którzy skłonili mi do tego, żeby popatrzeć trochę inaczej na to, co się nazywa ruchem na wolnym powietrzu. No i oczywiście to były pierwsze lata, które w zasadzie nie określały jeszcze moich takich zainteresowań, którą dyscypliną mógłbym się zainteresować szczególnie, ale pozwoliły mi przygotować się ogólnie do uprawiania sportu. Więc co ja uprawiałem w tamtym okresie czasu? Oczywiście piłkę nożną, grałem w zespole takich młodzików, oczywiście biegałem na różnych, że tak powiem, dystansach, skakałem, czyli lekkoatletyka była mi blisko, a w zimie grałem w hokeja. Oczywiście były to warunki, powiedziałbym, prymitywne, ale pozwoliły mi na poznanie, że tak powiem, sportu w takim szerszym nieco zakresie. Komu zawdzięczam? No, wspomniałem na wstępie, na pewno mama, która mnie zaprowadziła na pierwsze chyba zawody sportowe, które były rozgrywane tam w Ostrowie Mazowieckim na boisku Liceum Ogólnokształcącego. I później, już w trakcie nauki, mój nauczyciel, którego wychowania fizycznego, którego nazwisko pamiętam do dzisiaj, pan Habel, który był świetnym nauczycielem, który nas bardzo wiele nauczył i to uczył nas podejścia do sportu, no w trudnych warunkach, bo powiedzmy sobie szczerze, nie było tam wtedy mowy o jakichś dresach, jakimś specjalnym obuwiu sportowym i tak dalej. No ale okazuje się, że w tych trudnych latach jakoś sobie żeśmy radzili i niektórzy z nas później osiągnęli zupełnie przyzwoite wyniki w sporcie. W latach 1967-1976 pan profesor był selekcjonerem polskiej kadry narodowej, w kolejnych latach selekcjonerem reprezentacji Islandii i Grecji. Skąd decyzja o pozostaniu na gdańskiej AWFiS? Może trzeba by było wspomnieć też o tym, że byłem i zawodnikiem. Grałem w piłkę ręczną 11-osobową i 7-osobową. Reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Świata w 1963 roku w Szwajcarii, gdzie wywalczyliśmy czwarte miejsce. No i później zacząłem się zastanawiać nad tym, no co dalej. Byłem zawodnikiem gdańskiej spójni i tutaj zaproponowano mi pracę, początkowo jako trenera zespołów młodzieżowych, a później pierwszego zespołu. Z tą drużyną zdobyliśmy wspólnie 3 razy Mistrzostwo Polski tutaj. No, był to bardzo fajny zespół i nie tylko zawodników, ale również i ludzi, którzy jak się później okazało, wiele potrafili osiągnąć w życiu.
nie tylko sportowym, ale również i zawodowym. Kolejną propozycją, którą otrzymałem, no to właśnie była praca z polską reprezentacją. Byłem chyba jednym z najmłodszych trenerów reprezentacji Polski w ogóle. Mając 31 lat, rozpocząłem pracę po sukcesie zespołu młodzieżowego, który prowadziłem i zdobyliśmy wtedy nieoficjalne wicemistrzostwo świata w Holandii. No i rozpocząłem pracę z pierwszą drużyną. No nie były to lata łatwej pracy, ale udało mi się również z kolegami, współpracownikami tutaj z pionu tego szkoleniowego wprowadzić pewną ideę pracy, która odpowiadała tamtemu okresowi. Po prostu postawiliśmy na motorykę i technikę i to w konsekwencji pozwoliło, co prawda po dłuższym okresie czasu, prawie że po 10 latach, osiągnąć medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Rola zresztą trenera jest moim zdaniem fundamentalna, podstawowa w całym procesie szkolenia i żałuję bardzo, że w tej chwili ten zawód tutaj u nas no, trochę jest tak traktowany po macoszemu, a chcę też przypomnieć, że przecież w latach 70., nawet i początek lat 80. nasi trenerzy, polscy trenerzy byli rozchwytywani na całym świecie. Ma pan szereg sukcesów na polu naukowym, organizacyjnym, sportowym i dydaktycznym. Wiele z nich zostało uhonorowanych, między innymi medalem Kalos Kagatos na Uniwersytecie Jagiellońskim. Który z tych osiągnięć ceni sobie pan najbardziej? No rzeczywiście tych osiągnięć było, bo sporo były też dostrzeżono mnie również w komitecie olimpijskim, następnie w strukturach europejskiej i światowej piłki ręcznej, ale powiem szczerze, że najważniejsze dla mnie osiągnięcie takie, o którym pamiętam i które sobie cenię, to jest właśnie to wyróżnienie Kalos Kagatos, które no, wiadomo, że dotyczy tych ludzi, którzy mają przeszłość sportową i którzy potrafili to wykorzystać również potem w działalności społecznej, zawodowej. Jakby pan profesor porównał rozwój uczelni, kiedy pan był rektorem, do czasów obecnych? W moim okresie, że tak powiem, pracy, myśmy zwracali uwagę na zupełnie inne sprawy, aniżeli zwraca się uwagę obecnie. Myśmy rozwijali dość dynamicznie w tamtych latach tę naszą uczelnię, począwszy od bazy i następnie rozwój naukowy pracowników. Myśmy tutaj potrafili przygotować do działalności naukowej samodzielnej ponad 30 nauczycieli akademickich. To było ogromne osiągnięcie. Uzyskaliśmy uprawnienia, powiedzmy, doktoryzowania, a później habilitowania. Oczywiście jeszcze warto wspomnieć i to, bo przywiązywaliśmy ogromną wagę do sportu wyczynowego. Ten sport był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myśmy potrafili z naszej uczelni, powiedzmy, zabezpieczyć udział w Igrzyskach Olimpijskich, bo to też się łączyło i z pewną pomocą z naszej strony na poszczególnych Igrzyskach Olimpijskich ponad 20 olimpijczyków i to systematycznie co 4 lata. Także to były wspaniałe sukcesy. No i a dzisiaj natomiast no, uczelnia musi dbać o i dba o rozwój przede wszystkim naukowy, bo to stwarza jej ewentualne szanse dalszego rozwoju. Jest pan związany już wiele, wiele lat z dyscypliną piłką ręczną. Jakie sukcesy prognozuje pan profesor w ciągu najbliższych 10 lat naszej reprezentacji?
No to nas czekamy teraz na Mistrzostwa Świata, której jesteśmy wspólnie ze Szwedami organizatorem. To jest 23 rok. Czy zdołamy tam odegrać jakąś rolę? Ja dostrzegam, że mamy w tej chwili przynajmniej kilku świetnie zapowiadających się młodych zawodników. Jeżeli trener reprezentacji Rombel poprowadzi ten zespół właściwie i znajdzie wsparcie tutaj w pracy w klubach, to jestem w dobrej myśli i myślę, że sądzę, że na mistrzostwach tych w Polsce w 2023 roku nie będziemy zaliczać się do tych słabych drużyn, tylko raczej tych, którzy będą walczyć o wysokie pozycje.